Ten odcinek powstał dzięki moim patronom. Ogromnie dziękuję wam za wsparcie. Siemano, gitarowe dziki, z tej strony Bazog, a to poradnik, w którym pokażę wam, jak ustawić wzmacniacz gitarowy. I teraz uwaga, wiem, że wiele osób się może ze mną nie zgadzać, niektóre tezy, które postawię, będą kontrowersyjne, ale do tego jest sekcja komentarzy, więc możemy podyskutować sobie nad waszymi metodami ustawiania. To jest mój punkt widzenia, moje spojrzenie na ten temat, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was do odpalenia wzmacniacza, wzięcia gitary w dłoń i oglądania dalszej części odcinka. Poradnik dotyczący kręcenia zaczniemy sobie od największego sekretu dobrego brzmienia wzmacniacza gitarowego. Drogie dzieci, jeżeli w takim ustawieniu, gdzie macie wszystkie gałki na 12, wzmacniacz wam w ogóle nie brzmi, nie podoba wam się to brzmienie, to teraz nieważne, czy byście kręcili tak, czy byście kręcili tak, a może tak, a może tak, a może wszystkim byście pokręcili nie wiadomo jak i nakombinowali, to drastycznie nie zmienicie brzmienia dobrego wzmacniacza gitarowego. Z doświadczenia wiem, że dobre piece mają jedno brzmienie i ilość gałek nie świadczy o tym, że nagle z Messy zrobicie Marshalla, z Marshalla zrobicie Orange'a. Jakby tego typu zabawki mnie w ogóle nie interesują. Jak widzicie, moje wzmacniacze są bardzo proste i zazwyczaj oferują jedno doskonałe dla mnie brzmienie. Także pamiętajcie, z gówna bata nie ukręcicie. Jeżeli przeklikujecie się po swoim katanie, po Voxie, po jakimś innym wzmacniaczu z modelami innych pieców, to na początku musicie znaleźć taki model, który dobrze brzmi już na starcie. Jeżeli nie brzmi, to nie kręcimy, nie kombinujemy. Jeżeli nie brzmi nam wzmacniacz w sklepie, to nie kupujemy tego wzmacniacza, bo to, że ma dużo gałek, nie sprawi, że nagle magicznie wykręcicie z niego jakieś złoto, jeżeli nie jara was to na samym początku. Więc te rzeczy tutaj to tak naprawdę jest wisienka na torcie. Equalizer najczęściej stosujemy do tego, aby dopasować brzmienie do naszego instrumentu. Często wzmacniacze lampowe, jeszcze o tym wam powiem później, mają za dużo basu, lubią dudnić, jeszcze wszystko zależy od kolumny, od pomieszczenia, więc raczej traktujemy te gałki nie jako jakąś super kreację nowego brzmienia, tylko jako dopasowywanie tego brzmienia, które macie na pokładzie, do danych warunków, które są w danej sytuacji. Jeżeli zaś chodzi o rozkręcanie lampy, tak zwane, to nie znaczy, że trzeba zrobić tak. Poza tym praktycznie nikt nie jest w stanie sobie pozwolić na taki luksus, bo rozkręcając lampy w ten sposób powodujecie zniekształcenia, czyli przester, który nie zawsze jest potrzebny, tak? Każdy wzmacniacz ma gdzieś tutaj, zazwyczaj za godziną 12, mówię o wzmacniaczach lampowych, tak zwany sweet spot, takie miejsce przełamania, gdzie zmienia swoją charakterystykę, gdzie robi się taki bardziej napompowany, skompresowany i dużo fajniej współpracuje przy graniu na gitarze, ale rzadko kiedy to jest gdzieś tutaj i rzadko kiedy to jest gdzieś tutaj, więc szukamy tego miejsca, jeżeli oczywiście macie warunki do rozkręcania wzmacniacza, czy tam na sali prób, czy na koncercie, szukamy tego miejsca optymalnego. Czyli to nie znaczy, że na maksa w prawo, to nie znaczy, że to jest gdzieś poniżej 12 godziny, zazwyczaj to jest gdzieś tutaj, między 60 a 80%, wszystko zależy od pieca. Pierwsza gałka, która nas interesuje, to volume albo gain, różnie to jest nazwane. Chodzi o to, ile sygnału wchodzi do przedwzmacniacza, czyli ile jak będziemy mocno przesterowywać sygnał. Gdy rozkręcam to na maksa w prawo, robi mi się przester. Gdy mam tego mniej, to robi mi się czyste brzmienie, więc tutaj kwestia gustu. Niektórzy lubią grać, ja też do takich ludzi należę, na granicy znowu przełamania, czyli gdy uderzę lekko, to mam czyste brzmienie. Gdy uderzę mocno, no to mam brzmienie przesterowane, więc to wszystko zależy od tego, jakie brzmienie was interesuje. Pamiętajcie, że teraz mówię o klinach, na przesterach to inaczej będzie działało. Reverb już jest zapięty, jak słyszycie.
raczej do grania w zespole chcemy mało reverbu. Jeżeli gramy w pomieszczeniu, w pokoju sobie ćwiczymy, możemy odkręcić więcej. Pamiętajcie, że grając w pomieszczeniu, na przykład na sali prób, macie reverb w pomieszczeniu. Jeżeli gracie koncert gdzieś tam w klubie, to macie reverb z klubu. Także nie ma potrzeby dodawania jeszcze więcej pogłosu, bo zginiecie w miksie i nagle się okaże, że nieważne jak bardzo byście rozkręcali głośność wzmacniacza, i tak ucieknie wam ta selektywność i inne instrumenty będą was przytłaczały. Najczęściej, gdy rozkręcamy wzmacniacze lampowe, ale to powiem jeszcze o tym w przesterze, dobrze jest lekko skręcić bas, bo kolumny lubią dudnić, i czasami dobrze lekko podkręcić środek, żeby grało to tym pasmem, które nas interesuje. Jeżeli wzmacniacz jest za jasny w brzmieniu, ten nie jest, ale jeżeli byłby, to lepiej skręcić sobie gałkę tonu w gitarze, niż bawić się pokrętłem treble. Spróbujcie zawsze wychodzić od gitary. Gitary ustawiamy na maksa, czyli volume na full, ton na full, i teraz najpierw zaczynamy kręcić na gitarze, czy jesteśmy w stanie uzyskać na gitarze to, co nas interesuje, czyli lekko tony można skręcić, lekko volume. Niektórzy grają tak, że przester mają na maksa volume, a jak skręcą sobie, zobaczcie, zrobimy taki myk, czyli teraz jak gram, czyli steruję poziomem przesteru nie nogami, deptając różne tam stompboxy, czy kręcąc gałą tutaj, tylko na gitarze. Starajcie się ustawiać zawsze takie brzmienie, które da wam najwięcej możliwości w trakcie grania na instrumencie, czyli możecie się bawić tonem. Co do takich pstryczków, voice 1, voice 2, mid-kick, to wszystko zależy od pieca, musicie poznać swój sprzęt, zatem warto sobie sprawdzić właśnie na godzinę 12 wszystko dać i porównać, co tak naprawdę te przełączniki nam oferują, czy voice 1... Jaka jest różnica, czy w ogóle jest? Mid-kick. Czyli najpierw musicie poznać możliwości jak najmniej kręcąc, a dopiero potem bawimy się w tweakowanie, czyli powiedzmy, wzmacniacz jest trochę za ciemny, więc treble dajmy do góry. Wzmacniacz tak jakby brzmi pusto, nie ma tego ciała, więc damy trochę middle do góry. Wzmacniacz trochę za bardzo dudni, więc skręcamy bas, żeby nie kłócić się z gitarą basową, która gra w zespole, tak? Więc w ten sposób robimy. To nie jest tak, że tu mamy brzmienie AC/DC, tu mamy brzmienie Guns N' Roses, a tu mamy brzmienie Metalliki. To tak nie działa, słuchajcie, więc pamiętajcie, że z jednego wzmacniacza nie jesteście w stanie wykręcić wszystkiego, a jeżeli używacie modelerów, czyli wzmacniaczy z symulacjami, no to wtedy szukajcie najpierw symulacji, która odpowiada waszemu temu, co wam gra w głowie, a dopiero potem zaczynajcie kręcić pozostałymi gałkami, bo inaczej się w tym totalnie zakopiecie. Bardzo podobnie sprawa się ma z przesterami, więc jeżeli takie brzmienie wam nie odpowiada, to kręcenie gałkami nie powoduje, że nagle wzmacniacz zmienia swój charakter. Oczywiście, trochę dodajemy góry, dołu, środka, odejmujemy, bawimy się tym, ale jeżeli Cornford to nie jest wzmacniacz dla was,
to kręcenie tutaj niewiele zmienia, także polecam na samym początku, jeżeli szukacie swojego pieca, żeby sprawdzić go w takich mega neutralnych warunkach, zanim wepniecie do niego pierwszą kostkę, zanim zaczniecie kręcić gałami na prawo i na lewo. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze przy kupnie sprzętu i przy kręceniu tak samo. Jeżeli coś nie bangla, tak jak mówię, w waszych symulatorach, fraktalach, helixach, to raczej nie ma sensu tracić na to czasu, tylko trzeba poszukać modelu, który bardziej będzie wam pasował, dobra? No i teraz tak, to co powiedziałem wcześniej, już trzeci raz o tym mówię. Jeżeli odpalimy sobie dużo przesteru... to zwykle wzmacniacze mają tendencję do przebasowania brzmienia, więc albo wpinamy Tube Screamera, tak jak wam pokazywałem na poprzednich odcinkach, albo skręcamy trochę bas. Mimo że czasem to nie brzmi dobrze, brakuje nam czegoś, to w zespole to jest nieocenione, kiedy skręcacie bas, dajecie miejsce gitarze basowej, a wy przez to robicie się bardziej selektywni, więc moja rada, jeżeli chodzi o kręcenie brzmienia, nieważne jaki gatunek muzyczny, nie bójcie się podbijać troszkę tego środka. Jeżeli chcecie grać ciemnym brzmieniem, to albo treble, albo znowu ton w gitarze, to o czym mówiłem, zatem... kręcenie wzmacniaczem to naprawdę jest prosta rzecz, albo to brzmi, albo nie brzmi, nie ma tutaj żadnej apteki, to że przekręcicie w prawo o pół centymetra nie sprawi, że nagle o, objawienie, wzmacniacz dostał nowe życie. Z przesterem też nie ma co przesadzać, czyli raczej metaliki nie gramy tak. Nie potrzeba aż tyle przesteru, zobaczcie. Zjadam przester. Brzmienie się robi bardziej selektywne. Teraz oczywiście przesadziłem z tym uśmiechem Mariana. Prawdziwe, mocne brzmienie dzieje się wtedy, kiedy gitara z basem doskonale współpracują, więc nie bawcie się w wycinanie środka jak Janusze metalu, tylko podbijcie trochę środek, może zdejmijcie trochę bas. To nie jest takie, że na nagraniu brzmi potężnie ciężko, to teraz nagle ja będę też w domu kręcił bas na maksa, treble na maksa, żeby było ostro i middle na zero, żeby był uśmiech Mariana. Pamiętajcie, że wpływ na brzmienie ma nie tylko wzmacniacz, ale kolumna, więc czasami, jeżeli jesteście bardzo przywiązani do swojego wzmacniacza, mówię tutaj o headach, spróbujcie sobie czasem podpiąć ten sam wzmacniacz do innej kolumny, jeżeli macie taką opcję. Zobaczcie, ja wam teraz pokażę, jaka jest różnica. To jest brzmienie na jednej kolumnie. I nagle robi się coś takiego. Albo coś takiego. I co się nagle okazuje? Że te gałki właściwie niewiele zmieniają w porównaniu do tego, jak wepniecie wzmacniacz do innej kolumny. Więc jeżeli nie macie komba i dedykowanego głośnika, no to wtedy możecie się pobawić w ten sposób. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. To, co słuchacie, jak gracie na gitarze elektrycznej, to nie jest gitara, to nie jest wzmacniacz, tylko słuchacie drgającego, ruszającego się głośnika, więc to tam jakby jest opcja największej ingerencji w brzmienie. Więc te gałki tutaj to naprawdę jest wisienka na torcie, nie ma sobie co tym za bardzo głowy zawracać. I to by było na tyle, mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak, łapa w górę, jeżeli nie, łapa w dół, jeżeli się ze mną nie zgadzacie albo zgadzacie, napiszcie w komentarzu, jestem wam bardzo wdzięczny za wszelkie aktywności, im więcej osób się wypowie, a wiem, że oglądają mnie też doświadczeni gitarzyści, tym lepiej. Mam dość takie ortodoksyjne podejście do sprzętu, uważam, że albo coś gra i jest inspirujące, albo coś nie gra i można tym kręcić w nieskończoność i dalej ja przynajmniej nie będę zadowolony, więc napiszcie, co o tym sądzicie. Patroni, bardzo dziękuję wam za wsparcie, mam nadzieję, że te poradniki okazują się dla was pomocne. Trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń, do następnego, cześć!